Witam was, ja jestem Gorcyk, a to jest Siekiera Mątka, zagrajmy w Minecraft. Dzisiaj jako Steve, albowiem mam problem z połączeniem się do Minecrafta. I dzisiaj, jak widzicie, jestem w jakimś wąwozie. Ale nie mam chyba pochodni. Oh fuck! No nie, jakim sposobem, tu nic nie ma. Kuziwa. Czaję. Wiecie dlaczego tu nic nie ma? Bo te sakiewki są chyba przypisane do osoby. Także chwila, moment, ja muszę zobaczyć. Kurde, czy się da połączyć normalnie. No niezłe trochę zaskoczenie dla mnie to jest. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, no to już wróciłem. I tak, są już z powrotem nasze itemy. Znaczy moje itemy, które są nasze itemy. No. Wiecie o co chodzi? Wszyscy wiedzą o co chodzi. Mój kot w kuchni miauczy. Mam zamiar go zabić. Zabiliśmy creepera zamiast mojego kota, żeby było humanitarnie. Żeby dzisiaj żadne zwierzęta nie ucierpiały. Mimo wszystko pewnie ucierpi po odcinku. Jeżeli go było słychać. Jeśli go nie było słychać, to ma szczęście. Dupę, 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 dupę. A jakie mam tu lagi? Teren się pewnie ładuje. Nie serwer, tylko teren. Aha, bo jak woda się zlewa, to też się laguje. Zapomniałem. Ale ogólnie no to tak. Zabijemy sobie jeszcze zombie. O, prawie nam dał czaszkę. Zobaczmy co my tu jeszcze możemy wyczasnąć. O, redstone. Nie powiem, przyda się. Przelećmy dalej. Tak, to zjada węgiel. Ten pierścień. Cały. To on bierze sobie węgiel, dlatego teraz węgiel wykopuje. Jeżeli znajduje jakikolwiek. Dobrze, wtłuczmy temu tutaj panu. Temu tutaj też. A temu to już w szczególności. Jak widzicie, zrobiłem sobie dwie części czarnej, no, czarnomateriowej zbroi. Tak, powinniście być ze mnie dumni, także dzięki, że jesteście ze mnie dumni, ja z siebie też jestem dumny. I jest wszystko ok, git i w ogóle. Nie ma bata, teraz to już go na pewno słyszycie. Teraz to już go na pewno zabiję. Jezu, jak ten kot miauczy. To normalnie. Już go wypuszczam. Także będziecie mi musieli na chwilę wybaczyć. Temu kotu się pewnie nic nie stanie. Nic w nawiasach. Także do zobaczenia po krótkim cięciu. No, okej, jestem z powrotem. Jesteśmy już przy naszym domu. Jak widzicie, ten wąwóz wcale nie był daleko. Jak widzicie, jest ciałem drzewo. Tak. A poza tym, czy coś się więcej pozmieniało? No nie, będę was kłamał. Tak, pozmieniało się dość sporo. Jak widzicie, jest tu takie urządzonko. Tu wkładamy zużyte kryształy do środka i odnawiają się nam one w... losowo wybrane kryształy. No, teraz na górze. Na górze coś się zmieniło. Tutaj coś mi się robi, przerabia. Czarna materia. A może by tak tu diaksa wsadzić, bo one mi się już troszeczkę powoli wyczerpują. A czarna materia jest gdzie? The fuck? Czyżbym zużył całą? Nie, chyba się... Ja pierdzielę, jak włożyłem do złej
widzicie, 15 diamentów. Jak włożyłem do złej sakiewki, to się przecież zabije. A nie, jest tu. No to w takim razie nic. I tutaj pokazuję wam już, co jest na rzeczy. Da 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 da. Ładny, nie? Pokażę wam go jeszcze od góry. Tu jeszcze nie wiem, co będzie, także tu jest... Dlatego jest dziura w dachu. A ten tył mi się najbardziej podoba. Tu taki balkonik mały. A tu takie wejścia. No i tu mi się bardzo podoba. Wchodzimy do środka. Widzimy piękne obrazy. Lampy neonowe. Creepery. Różne cudawianki. I hopsa na górę. No i tu takie duperołki. Ten domek będzie rozwijany jeszcze pewnie zobaczycie, co się w nim pozmienia, a tymczasem trzeba się będzie brać do Kimy. Hopsa. Dobrze. Vertite amulet. Muszę go mieć chyba tutaj w ekwipunku, jeżeli bym chciał go użyć. I tak, idziemy w Kimę. Mam nadzieję, że teraz mam dobrze ustawiony mikrofon i że mnie słychać. Także powinno być w miarę, tak myślę, po odległości od tego powinno być w miarę ok. Stąd coś wyjaśniemy, chyba nie. Choć nie jestem pewny. Te slime bole by mi się przydały w Better Than Wolves. Ten odcinek też nie może być za długi, bo powiedziałem wam, że będzie wieczorem. Późnym wieczorem. O, popatrzcie. Zrobiło się samo z siebie. It seems to be able to draw from the humanoid. Lol. Fuck, chyba nie mam tego kuziwa. Bo to wybiera energię z tych całych monolitów. Czy jak to się nazywa, no z tego w każdym bądź razie i przerabiają. Tam się już od razu patrzyłem, ale tam jeszcze nic. Tu jak widzicie, zaczyna się powoli coś dziać. Tu będzie jeszcze ten kominek się palił. Tu jeszcze nie wiem co, ale tak już to powoli przybiera jakiegoś ładnego wyglądu. Ta podłoga mi się bardzo podoba, taka jasna. I jeszcze tutaj to tak... ten. To tak fajnie wygląda. I jeszcze jedno. Tutaj coś będę robił u góry, bo tu jest fajna ta góra, można się w niej bardzo dobrze, ładnie porozbudowywać. Tylko jeszcze nie wiem, co tu powstanie. Możecie dawać jakieś propozycje, co tu może powstać i w ogóle. Co jeszcze? Tutaj sobie równałem trochę górę, bo tutaj, jak pamiętacie, była taka wysepka latająca. Zetnę od razu to takie brzydkie. Tyk. Pięknie poleciała na dół tam. I na tej wysepce jeszcze nie wiem, pewnie coś może będzie, albo w ogóle nic nie będzie na tej wysepce. Ops. Tak, ja bym się miał zabić, no chyba was pobijają. Zobaczmy w takim bądź razie, co się nam tu jeszcze dogeneruje. O nie, no nie. Chociaż to jest czasem fajne. O, tu jakieś fajne górki powstają. Chciałbym, żeby mi takie w normalnym Minecrafcie mogły powstawać. To by było piękne. Co moje kocie widzą? Super. Po prostu bosko.
fakty. Piasek tu możemy wywalić, weźmiemy sobie wiaderko, dirt możemy wywalić. Uporządkujmy sobie jeszcze. I dalej, 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 dalej. Tu będą pewnie troszkę lagi, bo tu jest lodowiec ogólnie, rzecz biorąc. Właśnie, bo ja wam lodowca nie pokazywałem. A więc lodowiec to jest taka ogromna przestrzeń pokryta lodem. Po lodzie można się szybko bardzo przemieszczać w tych butach. Jak zapewne zobaczycie, o. Po prostu popierdziela się jak mały samochodzik. Nawet szybciej może. I ogólnie jest to bardzo szybki transport komunikacyjny, czy jakby to tam nazwać. Nie wiem, czy nie mówię teraz takim bardziej nie moim głosem, ale może nie. Ono, popatrzcie. Nawet nie widziałem tutaj tego. Tu się świeci kryształ, który mi jest bardzo potrzebny, bo jego mam najmniej. A reszta się może entegować się. No, i w tej wiosce byłem. Wszystko, co mieli, wziąłem. Chyba, że coś kryją przede mną jeszcze. Chyba, że coś mają jeszcze w tej wiosce. O, i o tym właśnie mówiłem. O tych straszliwych lagach przedtem i przez co grę skraszowało. Popatrzmy. O Jezu, no nie. Po prostu jak będą takie lagi. 0 FPS. To normalnie mi film nie będzie się zgrywał po prostu z dźwiękiem. Także ja, jeżeli mi się uda, nacisnę Escape. Mam Save and Quit to Tito. Jeżeli mi się oczywiście uda. Pięknie, normalnie się świetnie ścięło. I może zaraz się odlaguje. Aha. 2 FPS, 0 FPS, 5 FPS, 1 FPS. Jest straszne, po prostu straszne. Ja już muszę otworzyć ekwipunek. No, szybko, 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 szybko. Crystal Wing na pierwszy slocik. O nie, no i o tym właśnie mówiłem. O tym właśnie mówiłem. Crash. Crash, crash i crash. Jedyne co dobre to to, że mi Crystal Winga nie wzięło, tak jak wcześniej, kiedy miałem tego crasha. Po prostu zabrał mi tego Crystal Winga i tyle. I tyle z tego było. No i tu oczywiście są. Ładuje się teren. I. Aj tam, aj tam. Ja tu nagrywam. Zgubiłem wątek. Dobra, nieważne. No, i mi znikły ten krystalik. Tu widzę kryształy. Przydadzą mi się do odkrywania takich rzeczy jak właśnie krystalizer. Albo krysta, coś tam bel. Z czego będę mógł później robić. Zdobywać po prostu w bardziej oszczędny sposób te kryształy. Tak, jak pryk.
dajcie znać, co chcecie zobaczyć wcześniej. Czyli kolejny odcinek tego solo, tak jakby mojego Sigera Motyka. Czy wilki to nie, wilki to nie wszystko? Co by tu... Cyk, cyk, cyk. Może by się to dało się skopiować, co? Da się? Nie da się. No to spoko. To wszystko tutaj powrzucam. Redstone sobie zostawię. Jabłka sobie wezmę. Chleb. Chopa. To zostawię. To wezmę, to zostawię. To zostawię. Tyle. Oj, 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 będę chyba musiał kończyć. O, fucking nie. O, w dupę będę musiał chyba kończyć, wiecie co? Bo kończy mi się powoli miejsce na dysku. Kurde, będę musiał coś pousuwać. O, fuck. No, będę musiał coś pousuwać. Zaiste jest to prawda. I tyle. Czekajcie, czekajcie, ja będę potrzebował surowca znanego wam jako diaksy. Nie krzyczcie, nic wam to nie da. Tak was tu wrzucę. 21% sukces. O ja pierdzielę. Ale z tego powinny wyskakiwać od razu receptury, także... Także powinno być w miarę ok. Wiem, że tracę kryształy i w ogóle, ale 21%, no rewelacji to nie ma. Także tego. No. Tego tamtego. Tak, no, czyli ja będę musiał chyba kończyć. Bo już się ludzie schodzą na wódkę. Także tego. W tym odcinku to byłoby chyba na tyle. Wiem, że nie było w nim nic ciekawego, ale na razie czołem. Cześć.